Nastał nowy dzień, a ja jadę w podróży do Hoi An. Wynająłem sobie taksówkę. Zapłaciłem 344 tysiące dongów, czyli jakieś 60 zł. 60 zł z groszami. Podobne góry jak w Tajlandii, w Khao Sok, na południu Tajlandii. A tutaj zobaczcie, jaka fajna świątynia. Wybudowana na zboczu. Fajnie to wygląda. Ja jestem zmęczony, muszę się kawy napić. Nie piłem w ogóle kawy dzisiaj. Pola ryżowe i zbierają ryż. Moja taksówka odjeżdża, 66 zł, podróż trwa około 300 minut, a ja jestem w Hoi An i już widzę, że będzie mi się tutaj podobać, a teraz idę poszukać kawy. Hello. Hello. Coffee have? Coffee have? Yeah, yes. Siadam i wszedłem do pierwszego lepszego miejsca. Zobaczę, napiję się kawy i zobaczę, co to jest. Tu się wchodzi przez te drzwi, co wam pokazałem. Tu jest miejsce z kawą i napiję się po prostu kawy. Dostałem kawę wietnamską i teraz tak, wietnamska kawa, jak to jest wietnamska kawa? Wietnamska kawa ma dwie rzeczy, przede wszystkim po pierwsze jest podwójnie prażone, ziarna są. Bo są po prostu ciemne, przepalone, ma taki bardzo intensywny smak, to jest numer jeden. A numer dwa jest z cukrem i może być z cukrem taka mocna, oni to nazywają mocna, to jest z cukrem czarna z lodem, albo z cukrem z mlekiem z lodem, to jest trochę lżejsza. I to jest wietnamska kawa. To jest po prostu kawa z mlekiem i z cukrem, podwójnie prażona, mocna z lokalnych ziaren. Zobaczcie, pani wpuściła mnie do toalety, do swojego domu przeszliśmy i o, taka toaleta męska. A tu jest jakaś tutaj taka prowizorka dobudowana. Tu jakiś rower stoi, tutaj coś jest, tym tu jest toaleta. A tu jest pani mieszkanie, przez które przeszedłem. Dwie kawy i herbata wypite, ruszam w drogę. Teraz muszę poszukać biura biletowego. Pani takie sklepiki na rogu. I tutaj ma pani chipsy, ma tutaj taką kostę lodu wielką i ma zimne wody i tak dalej. Więc nie jest to takie łatwe, bo część rzeczy jest pozamykanych, ale już tutaj mniej więcej wiem, że tutaj mogę kupić bilety i jeszcze muszę na rynek pójść. Zobaczcie tutaj, co się dzieje. Fajny taki jest ten Wietnam w tych kapeluszach. To jest sympatyczne bardzo. 60 tysięcy dongów za 6 place, miejsc, jeden bilet. Najwidoczniej jest tutaj trochę rzeczy do oglądania. Ja mam 8 godzin, kupiłem bilet i będę tutaj sobie zwiedzał te rzeczy. No i to jest 5 rzeczy, które pani mi zaznaczyła tutaj. Ja jestem tutaj, gdzie ten X jest. No i będę szedł lewo, prawo. Teraz jest jakiś taki show, art performance o 10.15, więc idę do tego miejsca i będę się starał jak najwięcej zobaczyć z Hoi An. Kupiłem magnesy z Hoi An na lodówkę, więc to jest załatwione. Idę dalej.
Fajnie to wygląda. To udało mi się namierzyć pierwsze miejsce, w którym będzie show o godzinie 11, o 10.15. To mam teraz 42 jest, to mam jakieś 30 minut i tutaj wrócę. Tutaj jestem nad brzegiem rzeki, też proponują mi przejażdżki. Ogólnie słabe jest to, że sporo jest tutaj ludzi, którzy oferują usługi, a mało jest turystów, więc oni są troszeczkę natarczywi już w tym. No to jest takie, że trzeba cały czas komuś odpowiadać, że tam nie chcę. Ale ogólnie miasto jest super. Wygląda bardzo lokalnie, są fajne restauracje, fajne knajpy, nie ma motorów, więc naprawdę z tego, co przyjechałem teraz, mega pozytyw. Mega warto i cieszę się, że tutaj przyjechałem. Kolejną misją teraz dla mnie jest kupienie sobie okularów, żeby mnie mrużył oczu. I tu mnie skierowano, żebym poszedł w tą stronę i postaram się takie okulary sobie namierzyć. Tutaj widzę, że jakieś rzeczy są sprzedawane. Jakieś owoce, być może też będą sprzedawali inne rzeczy, w tym okulary, na które liczę i będę mógł sobie po prostu je kupić. To wchodzimy na rynek lokalny, zobaczcie. No i tutaj mydło, widło i powidło. Prawda? Jest wszystko sprzedawane. Z kokosa wytwarzane są rzeczy. I grzyby są sprzedawane i różne inne rzeczy. Na motorach wszyscy jeżdżą, się przepychają. No to tak tutaj wygląda. Spróbujemy wejść tutaj troszeczkę w ten środek, żeby wam pokazać tutaj coś. No ja dużo tych rzeczy nie znam. To są na przykład bambusy, nie bambusy, tylko palmowe liście, tak, czy trawa cytrynowa chyba, bo nie pachnie, więc nie wiem. Tutaj pewnie będzie część rybna. Tutaj o, rybki oprawiają. Mięsko. Wszyscy bardzo mili są. Dzień dobry, dzień dobry. Halo. Tutaj znowu ryby. Tam pójdziemy, tutaj ryby. Ryby, ryby, ryby. Makrele chyba tutaj, z tego co widzę. Co tutaj dalej jest? Zobaczcie. Krewetki. Krewetki pani przebiera. Tu są też rybki, makrele i inne. Tu są kurczaki jakieś takie owiązane. I gęsi. I gęsi, zobaczcie. O, gęsi. Trochę much lata, ale wszystko jest ok. No, jest ok. Tutaj sobie idę teraz w to miejsce. No widzę, że tutaj taka bardziej część mięsa, tutaj zaczyna się część warzywna, to jest zawsze oczywiście podzielone na takie sekcje. No i tutaj widzę, że w tym Hoi An jest taki naprawdę tradycyjny rynek tutaj. Także nie ma ściemy turystycznej, tylko wszyscy są raczej lokalni, pewnie nikt nie będzie w stanie mówić po angielsku. No takie rynki są fajne, można zobaczyć jak to wszystko wygląda. Zobaczcie, mango. Mango jest żółte. My w Europie mamy mango zielone, albo takie czerwonawo-zielone w supermarketach. To jest mango z eksportu. Prawdziwe mango jest żółte. Tutaj na przykład jest powiązana trawa cytrynowa. Chili. Wietnamskie chili. Bardzo pikantne. Różne inne rzeczy takie. Pietruchy. Pani tutaj tnie coś. Też jakieś liście. Zobaczcie jak to sprawnie idzie. O! Super! Ekstra. Motorki, wyjście i tu przechodzę. A tutaj o, relaks. Takie rynki też są często takim właśnie miejscem relaksu, gdzie dzieci się bawią, śpią. Może niekoniecznie bawią, ale śpią. Gdzieś tam to wszystko jest po prostu takie lokalne miejsce, gdzie tętni życie, powiedziałbym.
A tu zobaczcie, to jest fajne w Wietnamie i w Azji. Tutaj jest mnóstwo ziół. I one są bardzo świeże. Bardzo świeże. Są bazylię pani tutaj tnie. O! Świeżą. Super. A tu są liście, tu jest owoc, kwiat właściwie bananowca. To jest kwiat bananowca i jego dodaje się też do potraw często. Także tak to tutaj wygląda. Patrzę na zegarek, mam jeszcze 25 minut i kontynuuję poszukiwania okularów, ale w międzyczasie tu mam, nie wiem jak się to nazywa, to są takie kulki, jak się ściśnie, jest twarda skorupka, wnętrze jest takie miękkie z pestką, bardzo słodkie, wietnamskie pomarańcze, zielone z wierzchu, a pomarańczowe tylko na wewnątrz, do wewnątrz, smoczy owoc tutaj jest, a tu są mango. Mango świetnie wyglądają. Mango świetnie wyglądają. Pani ma pomelo. Też popularne dosyć jest pomelo. Tutaj. Co tutaj jeszcze można wam pokazać? A tu jest ten owoc amarelo, który tutaj tylko występuje. A tu są takie jabłka wietnamskie trochę. Ja to nazywam jabłka wietnamskie, bo to smakuje podobnie jak jabłko. Wygląda nie jak jabłko, ale smakuje jak jabłko. No i tu widzę, że są jakieś też rybki, jakieś dodatkowe rzeczy są sprzedawane. No i pewnie zaraz gdzieś tutaj zacznie się sekcja z jedzeniem też. Dla nas pewnie dziwne jest to, że słońce wali, jest około 30 stopni, a rybki są bez niczego tutaj na powietrzu. I bez niczego są kurczaczki. Pani tylko ma taką łapeczkę. O, i tą łapeczką odgania muchy. Ale to mięso leży tutaj. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, czy to mięso leży długo, czy nie. Natomiast tak dla nas pewnie to jest to trochę takie dziwne, że po prostu nie trzyma się w zimnie tego mięsa, tylko gdzieś tam na zewnątrz. A tutaj tak samo mamy na przykład z muszlami, z jakimiś tutaj małżami i ślimakami. Ślimaki bardzo popularne w Wietnamie. Bardzo dużo się ich je, szczególnie na południu. Dieta bogata w białko, a tutaj jeszcze mamy jakieś takie, nie wiem co to są, przepiórki czy małe kurczaki, które też są takie w całości, tylko obrane z piór. A panie sobie tutaj kupują sobie tutaj snails. Okej, udało mi się namierzyć jedną panią i ona prowadzi mnie do miejsca, gdzie są okulary. Dostanę okulary. Supermarket taki chyba, trochę. A, tu jest ten rynek. Dobra, już rozumiem. Tu jest rynek główny. That's the main market. Dobra. Jesteśmy w domu. Okej, okay. Super, co ekstra, super, mam okulary, bardzo pani dziękuję, dziękuję bardzo. I understand, it's very difficult, yeah? Okay. Co się tutaj dzieje? Czyścimy skórę. Pani chce mi dać wizytówkę. Już nie chcę być taki nieprzyjemny, ale nie mam czasu. Ona chce mnie do swojego sklepu zaprosić. O, widzę, że idziemy teraz tutaj. Teraz się zgubię i tam nie dojdę. A, okej, okay, garniturki. Dobra. Dzień dobry. Bardzo tanie są te garnitury tutaj. How much is for the suit? $80? $80 i bardzo fajne są, bardzo dobra ta jakość jest tutaj tego wszystkiego. To muszę powiedzieć, ale no niestety, no ja do plecaka nie spakuję garnituru. Natomiast robią to bardzo dobrze i fajnie to wygląda. Trudno się przez to wszystko przedzierać
musiałem pójść do sklepu, wziąć wizytówkę, nie chciałem być nieprzyjemny, ale muszę już lecieć i wracam na ten występ, który tam będzie za 10 minut się odbywał. No i jest sukces, bo kupiłem okulary. Pani chciała 200 tysięcy dongów. Ja zapłaciłem, wytargowałem się na 150 tysięcy, czyli 28 zł za podróbki Ray-Banów. Myślę, że spoko. Udało mi się dojść na to miejsce. Są dwie koleżanki z Niemiec i ja. Więc taka jest frekwencja turystyczna tutaj w Wietnamie teraz. Zobaczymy, co to będzie. No to widzieliście przedstawienie, a teraz staram się jakiś kolejny punkt znaleźć. A tutaj bardzo ciekawa sprawa, pani w kurtce. 30 stopni jest. Dwa. Chciałbym się czegoś więcej dowiedzieć o tym miejscu, ale nie ma nic tutaj napisanego. Wszystko takie, no ładnie to wygląda, ale chciałbym troszeczkę więcej informacji na temat tego, gdzie jestem. Nie wiem, czy żyję, czy nie żyję, tak na słońcu. Żyję. Śpij sobie. Galeria sztuki. Tutaj jakaś wioska, ktoś sobie pływa, łowi ryby. W związku z tym taka sztuka bardzo praktyczna. Tutaj takie źródełko wewnątrz dziedzińca. No to też jest takie sympatyczne. Nie wiem, na ile mogę wejść tutaj dalej, ale się zastanawiam. Tutaj pan na przykład sobie leży. Dzień dobry. No dobrze, więc się okazało, że galeria jest tylko w tej pierwszej części, a tam dalej jest dom.
W związku z czym wyszło na to, że wszedłem do kogoś do domu. Dotarłem na rynek od drugiej strony. Wietnamczycy są tacy mili dla turystów, że wszedłem tam w tej galerii sztuki do kogoś do domu. Facet leżał sobie na łóżku i nawet nie powiedział, że mam wyjść, także to jest bardzo taka kultura nastawiona na... No, podoba mi się tutaj, to jest inaczej niż w Saigonie, tu jest tak bardzo przyjaźnie, bardzo przyjaźnie. Siadam sobie na kokosa, zamówiłem sobie kokosa. Pani mi tutaj naszykowała krzesło. Udało mi się to zrozumieć. Z tymi biletami, które kupiłem, mogę 5 z 23 rzeczy tutaj zobaczyć. Czyli właściwie przy każdej z tych rzeczy oni powinni wziąć ode mnie ten bilet brać, ale nie biorą. Pies z kulawą nogą tego nie robi, bo nie ma turystów, więc nikomu się nie chce, bo nie ma korków, więc im zależy, żeby po prostu wchodzić do nich i tam może coś zostawić, czy coś innego. Także rozumiem już teraz, że nie mam wybrać 5, na które są przepustka, a inne są za darmo, tylko na 5 z 23, czyli teoretycznie, jeżeli ich nie sprawdza, to mogę wszystkie 23 zobaczyć, jeżeli tylko dam radę i sił mi starczy. A tymczasem kokosik i miłe towarzystwo. Jest spoko, bo udało mi się za 125 tysięcy dongów zamówić, znaczy jeszcze nie jest potwierdzone, ale anglojęzycznego tłumacza, który będzie ze mną godzinę chodził po tym mieście, po centrum i wszystko mi wytłumaczy. Thank you, sir. Thank you. 125 tysięcy dongów, 23 zł. Mam przewodnika. Ruszamy. Jak się pan nazywa? What's your name? Oh, my name is Tung. 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 Yeah. My name is Thomas. Yeah, nice to meet you. Idziemy zwiedzać razem. Yeah. Muszę spróbować cao lao. The cao lao, like the fried noodle with the little water and a lot of the ingredients like pepper, chili, cao lao, vegetable, and the fried wonton. Fried wonton. Yeah, like a fried dumpling, rice paper. Ah, okay. And, yeah, and the pork. The pork. The meat. Yeah, You know, yeah. Wiemy już co próbować. Będę szukał tego na lokalnym rynku, który minęliśmy właśnie, ale tam wrócę. No tu mamy figurę pani i pana i tak samo się wchodziło do tego. Panie z lewej, panowie z prawej. Nie można było panom przejść tymi drzwiami. I wiem, że tu się spotykali kupcy chińscy, bo Hoian był bardzo dużym znanym portem. W związku z tym trzeba było gdzieś się spotykać i handlować, robić biznesy. W związku z tym tu się robiło biznesy. Chińscy kupcy sprzedawali, kupowali, zamieniali się towarami. Od XVI wieku do XVIII wieku pierwsza mała chatka handlowa, która w tym miejscu powstała, powstała w 1697 roku. No a potem zaczęto to rozbudowywać i powstała wielka brama, piękne miejsce i... Pójdziemy tam, byliśmy już, miejsce, gdzie był handel, gdzie się spotykano, gdzie były stoły. To jest zdjęcie, tu się spotykano, dyskutowano w pierwszej części. To jest zdjęcie bogini, która ma się, znaczy zdjęcie, no, taki relief naścienny, która ma się opiekować kupcami, żeby ich morze nie zalało. Tu jest zdjęcie generała z dynastii Ming, który walczył z dynastią King. I what is the Ming and? Ming and Queen. Queen. And King. Queen. Queen. I przegrali Ming, ale generał bardzo taki znany został upamiętniony. A tu sufit jest niebiesko-biały, który symbolizuje morze. Także morze było bardzo ważne, bo wtedy można było przywieźć towary, podyskutować i je sprzedać dalej. Zadowolenie, szczęście, długowieczność. Trzy rzeczy, które są bardzo ważne. Tu są takie żyrandole, które tak naprawdę nie są żyrandolami. To są życzenia. Trzy życzenia się wypisuje, wykupuje się. To jest kadzidło, które jest w takiej kształcie spirali i ono jest tutaj zapalane, podwieszane i się pali i się spełniają wtedy trzy życzenia. Przez miesiąc się pali i kosztuje 500 tysięcy dongów.
To mamy boginię tą samą co na zdjęciu, która się opiekuje kupcami. Tu mamy statki, a tu mamy dwóch bogów. Jeden, który potrafi widzieć bardzo daleko, drugi, który potrafi słyszeć. To właściwie są takie mistyczne postacie. To są pomocnicy tej pani, Ting Hao. Wydaje mi się, że dobrze wymawiam. A tutaj jest, ja się zapytałem, do czego się tutaj modlimy? Co tu jest w ogóle za religia? No to pan powiedział, że to jest połączenie buddyzmu z chińską kulturą. Tu mamy Buddę panią chińską, do której składane są ofiary i też można się do niej modlić. I można się modlić oczywiście tutaj do pani. A na czym polega modlitwa? Prosi się. Prosi się o pomyślność, prosi się o szczęście, prosi się o pieniądze. I jest trzecia część, czyli pierwsza, środek i trzecia część. I to jest część, której składano ofiary i się modlono do chińskich bogów. I do kogo się modlono? Jak tutaj wyglądała sprawa? Pierwsza, modlono się do generałów dynastii Ming. Do 6 generałów i składano im ofiary, żeby bezpieczeństwo było, żeby byli chronieni. Druga rzecz, do matek, 3 matek, które opiekowały się nowym życiem. Były odpowiedzialne za pierwszy rok życia każdego dziecka, dosłownie. Dlaczego za pierwszy rok życia każdego dziecka? No bo pierwszy rok życia każdego dziecka jest najbardziej newralgiczny. Był najbardziej newralgiczny. Ta umieralność, zdaje się, po prostu była największa w pierwszym roku życia. W związku z tym modlono się specjalnie za nowe życie i za bezpieczeństwo dzieci. I trzeci, pieniądze. Bóg pieniędzy za dobrobyt, za dostatek, któremu też składano ofiary. Bardzo ważny w kulturze wietnamskiej i chińskiej. Pieniądze, bezpieczeństwo, nowe życie. A tutaj jeszcze jedna ciekawostka. Widzicie, że ten Bóg pieniędzy ma dwie postacie, po lewej i po prawej. I ta postać po prawej to był pomocnik jego, który karał tych, którzy źle używają pieniędzy. A ta osoba po lewej to była osoba, która nagradzała tych, którzy dobrze wykorzystują pieniądze w dobry sposób. Czyli jest też aspekt moralny, nie tylko pieniądze, ale kara za złe ich wykorzystanie i nagroda za dobre ich wykorzystanie. A to się zapytałem, co to jest, czy to jest smok? A pan powiedział, że to nie jest smok, to jest Ti Ling, mówią w Wietnamie. To jest tak jak jednorożec. Pytałem się, co to jest tak naprawdę. To jest taki, że tu ma żółwia skorupę, tu ma takie trochę psa, takie trochę łuski, taka kreatura, stworzenie. Co robi takie stworzenie, co robi takie tiling? Broni. Broni świątyni przed złem, pokazując siłę i pokazując swoją niestandardowość. U nas w Europie mamy gargulce, które broniły kościołów Ziemi Świętej, postawione na wieżach kościołów, katedr. Tu mamy tiling, czyli koncept taki sam, podobny. Bronimy miejsca, które należy bronić, które jest związane z religią, ze świętością. A tutaj tak sobie chodzimy, przechodzimy i tutaj jest taki znak. I co to jest? To jest 5 nietoperzy. A dlaczego nietoperzy? Bo słowo nietoperz po chińsku znaczy szczęście. Szczęśliwość. Jesteśmy w Muzeum Ceramiki i tak bardzo szybko, informacyjnie i bardzo ciekawe jest to, że Hoi An było bardzo dużym producentem w XVIII wieku ceramiki. Zobaczcie, tu jest przy Da Nang i ta ceramika się naprawdę rozlewała i jest odnajdywana na całym świecie. To są przykłady. Tutaj może jakieś takie ładniejsze talerze. Natomiast też tutaj zobaczcie, jak to w samym Wietnamie się rozkładało. Większość z tych zakładów jest tutaj na północy. Była tutaj na północy. Takich, która produkowała, powiedzmy, na eksport międzynarodowo. I też troszeczkę w środku. A już pan powiedział, że na południu to już bardzo, bardzo mało i praktycznie coś tam jest zaznaczone, ale bardziej chyba, żeby im nie było przykro, niż że coś tam było rzeczywiście znane na świecie. A tu jest łódź, które wykorzystywano. To są takie łodzie i one nazywają się po wietnamsku Ghe Bao. To są wietnamskie łodzie, miały długości 25 metrów. Domy jak budowano, to była ulica w
wchodziło się, tutaj pierwsza izba, druga, i na środku domu był taki relief. I ciekawe jest znaczenie tego wszystkiego, bo my tutaj patrzymy i widzimy, no coś tam tutaj fajnego narysowane, wyrzeźbione, przyklejone, ale tak naprawdę pierwsza rzecz to jest w środku jelenie, natura, długowieczność. Potem tutaj na górze samej to jest nietoperz, co już powiedzieliśmy, że znaczy szczęście. Słońce też szczęście, także jest mocny symbolizm w tym wszystkim. A ciekawe również jest, że po lewej stronie jest jeden ptak i po prawej stronie jest też jeden ptak. Kobieta i mężczyzna po jednym, żeby była równowaga we wszechświecie. No i tak ten symbolizm tutaj właśnie funkcjonuje. No taki jest widok z balkonu. Teraz akurat w Muzeum Ceramiki, no ale to jest Muzeum Ceramiki teraz, a kiedyś to był po prostu czyjś dom mieszkalny. And over there, the trees, yeah, planted by Polakowska. You can see. Mm-hmm. Yeah. Beata Polakowska. Yeah, yeah, the Mr. Zobaczcie tutaj. Pan mi powiedział bardzo fajną rzecz. Bardzo fajną rzecz. Zobaczcie tutaj, jaki pomnik jest w środku. Hoi An, Kazimierza Kwiatkowskiego, który był archeologiem, który bardzo dużo rzeczy wykopał i pokazał. I bardzo tutaj wdzięczna jest ludność i mu po prostu postawili pomnik. I Polaków bardzo się tutaj lubi i bardzo się tutaj ceni. No, proszę bardzo. A tutaj są kwiaty, które posadziła Beata Polakowska. Także polski akcent w Wietnamie. Bardzo fajnie to widzieć. Idziemy dalej. I doszliśmy do mostu japońskiego w Hoi An. I to jest najważniejsza rzecz w Hoi An, która jest takim... No wszędzie się to widzi. Ten most japoński. Dlaczego most japoński? Dlatego, że był zbudowany przez Japończyków. A tutaj było dużo Japończyków, którzy w 1639 wyjechali stąd, bo się Japonia zamknęła. I teraz jak to wygląda? Kiedy był zbudowany? Przez 1630, czyli ma ponad 400 lat. Bardzo, bardzo stary most. Po jednej stronie czczono psy, po drugiej stronie tam małpy. Chcieli upamiętnić daty budowy mostu. Od roku małpy do roku psa są 3 lata. W związku z tym no, domniemywa się, że po prostu 3 lata budowano ten most i 3 lata symbolizują właśnie tutaj te dwa zwierzęta. Tutaj zalewało ten most i tu mamy naznaczone, kiedy zalewało. I tu dotąd była woda w 2017, tutaj dotąd, w 2007 dotąd, czyli po kostki było tutaj wody na tym poziomie, który jest najbardziej wysokim podniesionym poziomem. Most jest taki sławny, że ta część mostu jest widoczna na 20 tysięcy dongów. O, proszę bardzo. Taki sławny, że aż na pieniądzach. Szczęście, pieniądze, długie życie. Tak właśnie oto symbolizują te postaci chińskie. Jestem na górze domu, który jest starym, tradycyjnym domem. Tu jest taki system, o, można zamknąć to okno, tutaj włożyć taką blokadę. O, i wtedy nie opada, wtedy mam zamknięte, zasłonięte. Albo odsłaniam, można to wyjąć. Włożyć, a tutaj pani pokazała mi ciekawą rzecz, bo czasami zalewa, w związku z tym tutaj to się otwiera i szybko można wciągnąć wszystko, żeby jak idzie powódź, żeby to uratować na to wyższe piętro tutaj właśnie w tym miejscu. A tak ogólnie to taka, powiedzmy, miejsce dla turystów mocne, bo tutaj od razu wszystko produkują, tutaj są ceny, można to wszystko kupić i sobie tutaj jakieś pamiątki sprawić. Pewnie trzy razy droższe niż normalnie, no ale
trzeba jakoś tutaj się utrzymywać. Teraz na razie widzicie, ja jestem sam tutaj, nie ma turystów, jestem w trakcie dnia, jest sobota, dzień turystyczny, to jest naprawdę tragiczne dla nich, dobre dla mnie, bo po prostu nie ma tutaj nikogo z turystów, tylko ja. I'm here all alone, only tourist here. I mogę wyjść sobie tak i zobaczyć, tu jest japoński most, a tu jest korytarz. Okay. Ronia, dziękuję bardzo, thank you very much. Have a good trip. Thank you. I się żegnam z przewodnikiem, który sobie odchodzi, zostawia mnie tutaj przy wyjściu z miasta, z części starówki. Ja tutaj widzę jeszcze łódź japońską i spaceruję znowu na centralny rynek, żeby zjeść coś do jedzenia sobie kupić. Muszę powiedzieć, że super była ta wycieczka. O wiele więcej niż godzinę nam zajęła. Natomiast no, bardzo dużo się dowiedziałem. Przewodnik świetny, bardzo oczytany, interesujący się, starający się więcej powiedzieć niż norma przekazuje. Także jestem mega zadowolony i idę teraz coś zjeść, a potem zobaczymy. Muszę jakoś ogarnąć transport z powrotem do Da Nang, bo autobus mam zamówiony na 6:30, więc zobaczymy, jak to uda mi się zorganizować. No, ale jest dopiero w pół do drugiej, więc wygląda na to, że jestem w czasie dobrym. Musiałem sobie kupić taki kapelusz wietnamski, bo słońce jest takie, że po prostu opala mnie na maksa. Pani mi sprzedała. Lecę dalej. Mam nadzieję, że teraz mnie nie przypiecze. Wyglądam maksymalnie jak turysta. Mam koszulkę z napisem Kambodża i wietnamski kapelusz. No ale cóż, czego się nie robi dla wygody. Przyszedłem na ten rynek z jedzeniem i usiadłem tutaj, o takim miejscu, i sobie tutaj jest menu i ja wziąłem sobie ten dumpling cake i wonton fried. To jest tutaj ten dumpling cake, to chciałem spróbować. A wonton fried, nie wiem gdzie jest, ale zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I pani już przygotowuje mi tutaj. Dostałem pierwsze jedzenie. Bardzo fajnie wygląda. Tu jest pikantne. 40 tysięcy, jakieś 8 zł. No i drugie pani szykuje. Spoko, jest skąpane w tłuszczu, jest w ogóle na zimno, ale smakuje naprawdę spoko. Fajnie, tak słonawo. Tutaj jakieś mielonka. No. Bardzo dobra pasta chili, takiego słodkiego chili. Z cukrem takiego, naprawdę mega dobra. Pikantna trochę, nie za bardzo, nie chcę z nią przesadzić, ale bardzo, bardzo smaczna. A tutaj przyszły smażone wontony. Też wyglądają fajnie. W ogóle wszystko świeże, z jakimś mięsem, z trochę szczypiorku, podsmażany czosnek. To jest to, co tutaj jest, jakiś orzeszek. No i wonton, czyli ciasto pewnie ryżowe. Jest z takim sosem, pewnie ze słodkiego chili. Spoko to wygląda. A tutaj zobaczcie, jak Wietnamczycy jedzą. Ile tutaj jest zielonego. Ja już dużo zjadłem. I świeży kokos. Cena wszystkiego. Raz, dwa, trzy. 12 zł, 15 zł. Coś koło tego. Then, no, no time now. No time, just small time. Jedzenie ogarnięte. Czas ruszać w drogę. Więc idę zobaczyć, co tutaj dalej jest na tym rynku i pooglądać. Hello.
Ogólnie to jest ten rynek. On pewnie jest bardziej żywy i więcej tutaj się dzieje, jak jest więcej turystów. Oj, proszę bardzo, pani tutaj się śpieszy. Ktoś jej dzwoni. Tutaj relaks. A tu idziemy dalej. O, przyprawy. Tak, przyprawy, zioła, ryże. Więcej tu się dzieje, tak jak mówiłem. Jak jest więcej turystów, wtedy to podobno tętni życiem. Tu jest często taka rzecz, która jest w Azji dość popularna. Suszone, już to pokazywałem z jednego sklepu. Suszone owoce morza. Suszone krewetki, małe krewetki, suszone rybki, suszone tutaj inne rybki, mniejsze rybki, różnego rodzaju ryby suszone i takie właśnie suszone owoce morza, łącznie z suszonymi krewetkami. Drzemka. Kolejna część, na której się handluje znowu innymi rzeczami. Tu jest trochę mięska jeszcze zostało do zhandlowania. Chyba chodzę na rynek. I chyba poszukam sobie masażu. Dobra, zobaczyłem na mapie, że jakieś masaże są w tamtym kierunku, do przodu, więc zobaczę, czy uda mi się jakiś znaleźć. Znalazłem miejsce do masażu. I masaż, który ja sobie wezmę, to jest ten. 60 minut, 322 tysiące, 14 dolarów. Idziemy. Buty trzeba zostawić zawsze. Wchodzimy na bosaka. Dostałem wodę, herbatę i taką miskę z jakimś tutaj zielonym czymś i wodą z jakimś ekstraktem ziołowym. Także chyba z sokiem jakimś cytrynowym, który muszę pomoczyć troszeczkę nogi. Po masażu wychodzę. Jeszcze znalazłem taką galerię ze zdjęciami. No muszę powiedzieć, że fajna fotografia. Ogólnie bardzo ładne zdjęcia. Można oczywiście kupić takie, na przykład kosztuje 150 dolarów. Takie zdjęcie. A tu jest chyba ten strój, który został wykorzystany. To też jest, nie wiem, czy ten konkretnie, czy jakiś taki tradycyjny strój wietnamski z regionu. Natomiast no, zdjęcie bardzo ładne. Fajki plemienne. Muzeum sztuki obejrzałem i stroje plemienne. A teraz ostatni punkt na dzisiaj to jest nad kanałem most i napić się kawy po drugiej stronie kanału. To podobno też takie miejsce, które jest bardzo polecane, żeby troszeczkę się zdystansować, na wszystko popatrzeć ze spokojem i troszeczkę poczuć ten klimat drugiego brzegu. Zobaczyłem jedna rzecz, która jest bardzo ciekawa. Durian. Duriany. Ja chcę taki. Ja chcę taki. Can I buy this? Yes. Good deal. Man, how much? 100. Okay. Usiądę sobie nad brzegiem i zjem duriana. Durian jest bardzo specyficznym owocem, ale dla mnie bardzo smacznym. On strasznie pachnie intensywnie, co dla niektórych przypomina smród, ale jak już się przez to przebije, to jest bardzo, bardzo dobrym owocem, takim jak masło. Ten jest bardzo dojrzały. Zobaczcie, jak się wgniata, więc czeka mnie uczta. Za tego duriana zapłaciłem 100 tysięcy dongów, czyli 18 zł.
super dobry. Jest duża pestka w środku. Zobaczcie, jak duża pestka jest. Jest mega smaczny. Durian zjedzony. Idę nad most. Nie ten. Drugi, ładniejszy. Z tamtej strony jest. Taką barką jeszcze można się przepłynąć tutaj. Taką czy inną łodzią. Mi już na to czasu nie starczy, mam godzinę. A tu jest ten rynek rybny, na którym byłem. Coś suszą. No potem sprzedawać od drugiej strony, od strony brzegu. Taki właśnie kuter można wynająć sobie. Znaczy kuter, no łódkę taką wycieczkową się przepłynąć. No, albo takie mniejsze łódki, które tam stoją też są dostępne. 40 tysięcy, 100 tysięcy za taką przejażdżkę. No czyli 18 zł. Tu chciałem dojść do tego mostu. No dobra, udało mi się. Udało mi się dojść do tego mostu, który jest w sumie nie wiadomo dlaczego nie udało mi się dowiedzieć, co to jest za most. Ale no jest ładny, ładnie wygląda, ma te lampiony większe, mniejsze, no i łączy dwie strony rzeki dopływowej, która łączy się z morzem, a tutaj w tym kanał jak wpłyniemy to jest ten japoński most osadzony. W związku z tym to jest wszystko w jednym centrum, mnóstwo ludzi na tym moście jest. Ogólnie ta strona druga jest sympatyczna, tutaj chciałem przyjść, dlatego że nie ma tutaj ruchu motorowego. To jest taka wyspa trochę, nie ma tutaj ruchu motorowego, w związku z tym jest, no zobaczcie zresztą, taka droga i nic nie jeździ. Jest bardzo spokojnie, można tylko na rowerach podróżować. A Hoian jest znane ze swoich lampionów, więc tutaj bardzo często co ludzie lubią to robią, to kupują lampiony. No jest tutaj ich naprawdę sporo po tej stronie, można je sobie tutaj kupić, a jednak są tu motory, to może tam nie można jeździć, a tu można dojeżdżać, nie wiem. No w każdym razie zobaczcie, tu można kupić lampiony, jest ich naprawdę dużo. Fajnie to wygląda, mega fajnie. Ciekawe z czego są te lampiony. Zapytam się z czego są, znaczy zobacz z czego są, z materiału takiego. Ile kosztują? How much is that? Tien tien? This one? 80,000. 80,000, okay. 80,000. No bardzo ładne. Nawet nie wiem czy sobie nie kupię. Kupiłem taki lampion. Od tej pani. Fajnie, no w sumie spoko, spoko pamiątka. Zobaczcie, ręcznie malowane tutaj. No i jeden kupiłem, zobaczymy kto go dostanie. Będzie być może konkurs, no ale więcej mi się nie zmieści do plecaka. Więc ten jeden zmieszczę tu, a resztę już nie wejdzie. Idę jeszcze po takim rynku tutaj, który zobaczyłem. Zobaczyć co tutaj się dzieje, co sprzedają ciekawego. Jedzenie. Ośmiornica, przepiórki czy kurczaki. Takie skewersy, stickersy. Spoko. A to? Co to jest? To są małe kraby. A to są jakieś ryby suszone. Chyba to jakieś polewie. Tutaj ubrania sprzedają. Torby. To jest wietnamska pizza. Na papierze ryżowym. Jakieś przytulanki. I znowu lampiony. Można pałeczki kupić. Widziałem z boku i lampiony. I klapeczki na jeczka. How much? Ponaki?
How much for Nike? 100,000. 18 zł. Wow. 18 zł za takie najeczki. No nie oryginalne chyba. Let's get them help me lucky. On the way back, okay? Motorek trochę zajechany już. Ale cały czas sprawny. Siadłem sobie jeszcze tutaj na kokosa wypić, spokojnie. Come on. No. I wypiję, zrelaksuję się 15 minut, no i ruszam do chłopaka. Kokos taki na granicy, nie za smaczny, ale jeszcze nie zepsuty, więc wypiję, ale nie będę się delektował. Hoi An, słyszałem, że robi się mocno zatłoczone, jak słońce zachodzi. I to jest prawda, bo nagle zrobiło się bardzo dużo osób, a jeszcze słońce nie zaszło. A na ulicę wyszło naprawdę sporo osób. Szkoła. Dzieciaki skończyły. Hello. Dzieciaki skończyły szkołę. Taksówka, zdaje się. Moja. Wygląda na to, że to była moja taksówka. Także kończę podróż na dzisiaj. Wracam i do następnego razu.